Выходи. О, привет, интернет! Это Шаман с команды ТЭГ Режу. Сегодня я расскажу вам о красных... Шаман, co ty robisz? Вот что я делаю. Сегодня я расскажу о красных... По польску. Jak to co robię? Dzisiaj mam opowiadać o czerwonych. A co masz w dzienniku? Jak byk stoi? Dzisiejsza data? Mówimy o czerwonych. A przewróć stronę. Вот, suka, blядь. No czytaj. O czerwonych czarnoksiężnikach staj. Siema internet, z tej strony Szaman z ekipy Toyagot.net. Dziś opowiem wam o czerwonych czarnoksiężnikach staj. Uwaga, czerwoni czarnodzieje i czerwoni magowie to również poprawna wersja. Niegdyś byli to czerwoni czarnoksiężnicy staj i byli znaną i nikczemną magokracją rządzącą potężnym leżącym na wschodzie Tai. Byli znani jako okrutni nekromanci i demonolodzy, przeprowadzający eksperymenty na ludziach. Jednak nastała wojna z Ulkirów, po której większość z nich została nieumarłymi. Pozostali zaś, którzy powiedzieli, pierdolę, nie będę liczem, bo nie umiem liczyć, zostali czerwonymi czarnoksiężnikami, odrzucając Tai z nazwy. Swą nazwę biorą od noszonych przez siebie czerwonych szat, które w Tai mogą nosić jedynie oni i duchowni Kosuta, boga ognia. Cała reszta za ubranie czegoś czerwonego skazywana jest na śmierć. Więc powiedz swojej babci, że nie możesz założyć tego szalika, który dla ciebie wydziergała, bo cię dojadą czerwoni czarnoksiężnicy staj. Przez wieki na czele czerwonych czarnoksiężników staj stała Rada Zulkirów, składająca się z 8 najpotężniejszych czarodziejów organizacji, z których każdy reprezentował jedną szkołę magii. O szkołach magii mogliście posłuchać w filmie Barta o magii. Po wojnie z Ulkirów ci, którzy przeżyli, uciekli. Od tamtego czasu w Tai włada niezwykle potężny licz, Shastam, niegdyś z Ulkir nekromancji, a obecnie szef wszystkich szefów całego Tai. O wojnie z Ulkirów opowiemy wam innym razem. Wróćmy do tych czerwonych czarnoksiężników. Ważne jest, że w Tai wśród Zulkirów, jak i ogólnie wśród czerwonych czarnoksiężników, nieustannie toczyły się walki wewnętrzne, coraz bardziej dramatyczne i intensywne, im większa stawała się stawka. W pierwszej połowie XIV wieku według Rachuby Dolin czerwoni czarnoksiężnicy podzielili się na dwie odrębne grupy ideologiczne. Jedną z nich byli imperialiści, pragnący podbić cały Feirun za pomocą siły militarnej i podstępu lub innych niezbędnych środków. Drugą byli badacze, którzy mieli totalnie wyjebany na podbój, woleli skupić się na tajemnych badaniach. Sytuacja zmieniła się po dojściu Shastama do władzy, który ją przejął od Rady Zulkirów. Zarówno Zulkirzy, czy Zulkirowie, jak i zwykli czerwoni czarnoksiężnicy, lojalni wobec swoich szkół, musieli wybrać frakcję w narastającym konflikcie, albo staną po stronie tych, którzy lojalni są wobec ich stylu życia, albo staną po stronie Shastama i jego stale rozwijające się kliki liczów, wampirów i innych nieumarłych magów. Tak naprawdę całe Tai stało się jednym wielkim królestwem nieumarłych. Rada Zulkirów została zastąpiona nieumarłymi czarodziejami lojalnymi wobec Shastama, tak jak wam powiedziałem już, którzy przyjęli jego styl bycia. Pozostali uciekli lub zostali wygnani, wyrzekli się swych starych tradycji i przestali już być czerwonymi czarnoksiężnikami staj. Zrezygnowali z tradycyjnego golenia łbów, któremu wcześniej podlegali zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Zaprzestali wykonywania tatuaży i cieszyli się życiem jako kupcy. Tytuł czerwonego czarnoksiężnika był przekazywany nawet poprzez małżeństwa, dziedziczenie lub adopcję. Jednak część z nich tęskniła za Tai. Zaś w Tai nadal działali ukryci czerwoni czarnoksiężnicy, którzy nadal chcieli, by było jak dawniej. Zarówno ci z Tai, jak i ci spoza Tai, którzy tęsknili za Tai, stworzyli trzecią frakcję, zmartwychwstanie Taian. Starali się przywrócić swój naród do dawnej świetności, atakując Shastama i jego nieumarłą plagę przy każdej okazji. Większość historii czerwonych czarnoksiężników to cieszenie się byciem arystokratyczną klasą rządzącą Tai.
Dowodzili imperialiści, którzy swój autorytet i magię wykorzystywali do przewodzenia armiom używanym do podboju sąsiednich narodów. Regularnie atakowali dzikie ziemie Rashemenu na północy czy Aglarundu na zachodzie. Ale poza tym wpływy tej grupy rozrastały się poprzez enklawy handlowe. Bardzo często były one miejscem brudnych interesów, punktem przerzutowym niewolników czy miejscem, w którym ukrywali się szpiedzy. Dawały świetne schronienie podczas podróży czerwonych czarnoksiężników po krainach. Poza tym często towarzyszyli im przerażający gladiatorzy staj, duchowni Kosuta czy wojownicy staj, którzy swe życie dedykowali do bycia obrońcami magów. Ci zaś w swoich podróżach nie byli dyskretni, często wozili się jak furmanka z gnojem po polu. Byli chamscy, zuchwalscy, wyniośli i zdystansowani od plebsu. Po drugim rozdarciu ci z czerwonych czarnoksiężników, którzy służyli Shastamowi, ponownie zostali zdegradowani do służby w charakterze agentów Zulkirów czy samego regenta Shastama. Często otrzymywali rozkaz, by podróżować po krainach w celu zdobycia potężnych magicznych przedmiotów, które umożliwiają Zulkirom umacnianie swej mocy. Uporządkujmy sobie to wszystko jeszcze raz. Mamy imperialistów, z których większość to nieumarli lub agenci nieumarłych służący Shastamowi. Nie różnią się niczym od tych dawnych czerwonych czarnoksiężników staj, poza byciem nieumarłymi. Jeśli mówimy o czerwonych czarnoksiężnikach staj, to mamy ich właśnie na myśli. Nadal są źli, nadal szpiegują, nadal handlują niewolnikami, nadal mają swoje enklawy rozrzucone po całym Fejrunie. Po czym ich poznać? Po pierwsze, noszą czerwone szaty, stąd też ich nazwa. Ale nie każdy bolek w czerwonych szatach, którego spotkacie na swoich drogach, jest czerwonym czarnoksiężnikiem staj, bo może być komunistą na przykład. Czerwoni czarnoksiężnicy staj golą się na zero, jak ja czy Bart. Mają mnóstwo dziar, przeważnie rytualnych. Poza tym, jak wspomniałem, są wyniośli i aroganccy. Druga frakcja to ci zbuntowani czerwoni czarnoksiężnicy. Swe dawne enklawy przerobili na centra kupieckie. Nadal noszą czerwone szaty, ale już nie muszą golić głów czy robić dziwnych dziar. Zostali obdarci jednak ze swej władzy i prestiżu, ponieważ nie są wspierani dawną potęgą Tai. Większość z nich zebrała się w okolicy Morza Księżycowego, czy też Munsi, jak to woli. No i sporo ich jest w centralnym Fejrunie, ponieważ pierwsza frakcja nie wróciła jeszcze na dobre na swe dawne miejsca i dopiero pierwsze enklawy powstają na nowo. Poza Tai. Obecnie słowo czerwony czarnoksiężnik kojarzone jest z kupcem arkanistą. Kupieckie placówki będące niegdyś fundamentem i przykrywką dla właściwej działalności, czyli szpiegostwa i budowania wpływów Tai, teraz są głównym celem handlowym. Nie są scentralizowani w żaden sposób, choć wspierają się nawzajem, ponieważ czerwoni czarnoksiężnicy staj chcą się pozbyć renegatów. No i trzecia grupa, czyli zmartwychwstanie czerwonych czarnoksiężników. Dowodzi nimi Rat-Modar, który robi wszystko, aby wytłuc Zulkirów i pozbyć się Shastama. Przebywa on w latającym zamku o nazwie Nieposiężny Zamek, albo jak to woli Skyridge Castle. Jest potężnym iluzjonistą i pragnie po obaleniu Shastama z jego marionetkową radą nieumarłych Zulkirów zostać nowym Zulkirem iluzji. By zwiększyć swe szanse w walce, grupa zawiązała sojusz z kultem Smoka. Wierzą, że pomagając Tiamat w przybyciu do sfery materialnej, królowa Smoków obdarzy ich wielką mocą, dzięki której pokonają nieumarłych czerwonych czarnoksiężników. Czerwoni czarnoksiężnicy staj nie cieszą się dobrą reputacją. Mają kosę z większością dobrych organizacji, a i te złe ich nie lubią. Nawet w Taj armie niewolników nie lubią swych panów, więc sztylet między żebrami może ich również tam spotkać. Mimo wszystko otwarcie nie prowadzą wojny, stąd też pozwala im się prowadzić enklawy w wielu miejscach Fejrunu. Krótkowzroczność władz w tym wypadku często bywa zgubna, ponieważ czerwoni czarnoksiężnicy tylko rozszerzali dzięki nim swe wpływy. Szczególnie jednak nienawidzeni są w Rashemenie, Aglarondzie i Mulhorandzie, krainach, które nieustannie próbują podbić. W swoim szczytowym okresie byli wrogami wielu sił Torilu. Ich główni wrogowie to czarownicy z Rashemenu, siedem sióstr, harfiarze, a nawet Zentarimowie, którzy nie lubili agentów innych frakcji na swoim terytorium. Ich wrogami są również Tarczokły, którzy walczą przeciwko czerwonym czarnoksiężnikom, ponieważ ci przeprowadzają przerażające eksperymenty. No i stworzyli czarne jednorożce. Poza wrogami czerwoni czarnoksiężnicy mają potężnych sojuszników z potężnymi atutami. Przede wszystkim wiele pomocy otrzymują od kościoła Kosuta, cieszącego się szczególnymi względami w Tai. Dzięki temu czarodzieje mogą liczyć często na pomoc Genazji Ognia.
Poza tym mnisi z zakonu Długiej Śmierci często wzywani są do dokonywania zabójstw w imieniu czerwonych czarnoksiężników staj. Ich skrytymi sojusznikami są droły, diabły i demony, z którymi podpisują pakty. W armiach Taj jest mnóstwo gnoli, orków, ogrów, no i nieumarłych. No i liczne gatunki bestii, które wyhodowali w ramach wspomnianych eksperymentów. Głównie czarne jednorożce, będące z wypaczeniem świętych zwierząt. Służą one jako wierzchowce dla wielu czerwonych czarnoksiężników, poza nimi tak zwane zakrwawione, czyli nieszczęsne orki, które za młodu były karmione alchemicznymi miksturami, mającymi zwiększyć ich zdolności bojowe i agresywność. Nie można zapomnieć o straszliwych wojownikach, będących typem przerażających nieumarłych, mistrzów walki, niezrównanych na polach bitew. I na samym końcu neo-orogi, czyli hybryda orków i ogrów. Oczywiście dotyczy to czerwonych czarnoksiężników staj. Ci czerwoni czarnoksiężnicy, lecz już nie staj, jak wspomniałem, są kupcami czarodziejami, którzy nie są już tak negatywnie postrzegani, choć zapewne może być tu sporo podejrzliwości, ponieważ nie wiadomo, czy niektórzy z nich nie są agentami udającymi buntowników. To tak jak gdy wygrasz w totka i nagle twoja była zagaduje do ciebie, co tam słychać? Od razu robisz się podejrzliwy. Za to ci ze zmartwychwstania czerwonych czarnoksiężników wcale nie są lepsi od tych prawdziwych czerwonych czarnoksiężników staj. Ich ewentualne dojście do władzy wcale nie poprawi sytuacji w Taj. Poza tym, że nie będzie tam nieumarłych. Ogólnie oczekuje się, że każdy czerwony czarnoksiężnik całkowicie poświęci się jednej szkole magii, dzięki czemu dojdzie w niej do perfekcji i może odkryje nowe moce lub opracuje nowe zaklęcia. Przez to uważani są za jednych z najpotężniejszych czarodziejów z dostępem do najpotężniejszych zaklęć i potężną obroną przeciw magii. Ze względu na swój unikalny układ kupieckiego przedsiębiorstwa, czerwoni czarnoksiężnicy mają dostęp do najlepszych magicznych przedmiotów i niezwykle rzadko czują potrzebę chodzenia po targach magów czy magicznych sklepach. Za pomocą czarów kontrolujących pogodę i tworząc magiczne bariery, przekształcili Taj według swoich upodobań. No i to jest coś, co rozumiem. Przeszkadza ci jakiś pagórek? To go rozpierdalasz czarami. Posadziłeś nowe kwiatki w ogródku i jest susza? Cyk, wyczarowujesz deszczu ile chcesz. Czerwoni czarnoksiężnicy są też znanymi praktykami magii kręgu. O magii kręgu opowiadał wam Bart w filmie o magii. Ale w skrócie chodzi o to, że kilku magów łączy swą magiczną moc w celu wzmocnienia przywódcy kręgu lub zmaksymalizowania skuteczności jego zaklęć. Te ich całe dziary, które są charakterystyczne dla kultury Mulan, ponieważ czerwoni czarnoksiężnicy wywodzą się od ludu Mulan, a lud Mulan to nie jest ta bajka disneyowska, no to ten cały lud Mulan się dziara w ramach swej kultury. Ale czerwoni czarnoksiężnicy w tych dziarach zawarli magię dziar. Znaczy tatuaży, za ich pomocą tworzą również geas na niewolnikach, których następnie używają jako szpiegów do infiltracji innych regionów. Podczas wojen czy jakichkolwiek walk czerwoni czarnoksiężnicy dowodzą żołnierzom, rycerzom czy jakimkolwiek siłom pod swoim dowództwem. Szczególnie współpracują z rycerzami staj, aby koordynować działania defensywne i ofensywne w trakcie starcia. Wszystko przez to, że są dobrze wyszkoleni w sztuce wojennej i znają taktykę. A do tego mimo swego zadufania w sobie chętnie słuchają zaufanych osób, które oferują rady taktyczne. W walce zachowują się agresywnie, używają zaklęć o dużym zasięgu, aby obezwładnić lub zranić dużą liczbę wrażych sił. Dzięki łatwemu dostępowi do magicznych przedmiotów z chęcią używają zwojów, różdżek i mikstur. Czerwoni czarnoksiężnicy staj to potężna organizacja, która powinna pojawić się na waszych sesjach. Po osłabieniu wojną wewnętrzną znów wracają do gry. Ich macki sięgają wszystkich większych miast krain. Można ich spotkać m.in. w Atkatli, Wrotach Baldura, Kalauncie, Kalimporcie, Shaveondal, Simbar, Hilsfar, Hlath, Hlonder. Ich agenci są w wielu miejscach, zaś różne interesy mieszają w różne zakątki zapomnianych krain. Renegaci, czyli czerwoni czarnoksiężnicy, ale już nie staj, są świetnym motywem na sklepy magiczne na waszych sesjach. Możecie wprowadzić wątki, gdzie bohaterowie waszych graczy będą im pomagać w walce z czerwonymi czarnoksiężnikami z Taj. Może obronią ich przed próbą zamachu i pomogą odnaleźć sprawców, bo ślady będą sprowadziły do najbliższej enklawy Tajenczyków. No i na sam koniec, zmartwychwstanie czerwonych czarnoksiężników mieliście m.in. w Horde of the Dragon Queen. Ta grupa miesza nieźle w zapomnianych krainach, szczególnie, że ma kult smoka po swojej stronie.
to wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie filmu. Mam do Was prośbę. Lajkujcie nasze filmy. W komentarzach piszcie, co chcielibyście oglądać w kolejnych filmach. Subskrybujcie nasz kanał. Śledźcie nas w mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram. No i na sam koniec wspierajcie na Patronite, gdyż po pierwsze, Wy będziecie mieli dostęp do materiałów ekskluzywnych i materiałów przed czasem. Będziecie mieli dostęp do konkursów dla patronów. No i my będziemy mieli dzięki temu możliwość docierania do Was filmami najlepszej jakości. Dzięki wielkie i do zobaczenia.